I cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj zresztą jak zapewne już zauważyliście, jak zwykle Zed. Dzisiaj ostatnia z gier pierwszej rundy SWL-a, oczywiście Liga Zimowa Strefy StarCraft ruszyła tutaj z kopyta. No i dwóch graczy, którzy będą dzisiaj rozbijać się na pierwszej mapie, którą jest Lost Temple, jest po pierwsze, którego już tutaj widzicie, Nercio Against All Authority, Nercio grając jako czerwony zerk, jego przeciwnik, jakże fajny, Jajba grający jako zielony protos. No i właśnie Lost Temple, od razu widzimy tutaj daleką pozycję obu graczy, może to tutaj nam sugerować troszeczkę dłuższą grę, może sugerować to nam na pewno o wiele lepszą pozycję zerga. Czy wykorzysta to Nercio? Zapewne tak, zaraz zobaczymy jak. Oczywiście Lost Temple jest mapą, na której zergowie mogą troszeczkę czuć się niepewnie, zresztą widzimy już tutaj Jajbie budującego swojego pierwszego pylona, zapewne będzie chciał zawolować tą rampę. No i oczywiście chodzi tutaj także o to wąskie przejście. Widziałem dużo gier, w których protosi wallują się mniej więcej tutaj, w których tyranie wallują się mniej więcej tutaj. No i już w tym momencie chyba obaj gracze wiedzą, gdzie znajdują się ich przeciwnicy. Jajba oczywiście zauważył chyba tego overlorda, nie wiem dokładnie czy go zauważył, ale już jedzie tutaj w odpowiednim kierunku. No i Nercio także za chwilę zapewne wyśle tutaj jedną dronkę do skautu. Mamy także tutaj już pierwszego gateway'a. No i pytanie w tym momencie brzmi, co zrobi w... i nawet nie musimy zadawać tego pytania, ponieważ Nercio rozpoczyna od spawning pula, chce grać trochę bardziej bezpiecznie. Zauważyłem zresztą, że Nercio, jeśli dobrze kojarzę, w przeciwieństwie do... jeśli dobrze teraz kojarzę Morrowa, nie zagrywa tutaj zbyt często jakichś pierwszych haczerką, gra bardziej tak spokojnie, stara się bardziej tutaj rozwinąć się tak bardziej spokojnie. No i zaraz, ale to jest także interesujące, Jajba rozpoczyna tutaj od One Gate Forge Core Expand, mogą być bardzo fajnymi buildami. No i zaraz zobaczymy, czy może Jajba będzie właśnie na coś takiego się decydował. Oczywiście może jest to interesujące otwarcie. Zaraz zobaczymy, co z tym tutaj buildem zrobi. Posiada już 100... Nie posiadam. Posiadał przez chwilę. Tak jest! Wygląda na to, że... chciałem powiedzieć, że posiadał 100 minerałów, ale jakoś magicznie one wyparowały, a nie budował niczego. Więc zauważyłem szybko tutaj na minimapie, że jednak zawolowuje swojego przeciwnika. Oczywiście po kolejnym patchu tutaj w StarCraftie 2 potrzeba 3 budynków, a nie 2, żeby zawolować tą rampę. No i mamy już pierwszy Photon Cannon. Nercio na pewno będzie tutaj czuł dużą presję, nie może zaeksplodować tak szybko, jakby tutaj chciał. Oczywiście jest już tutaj atakowany ten pylon. Pierwsza sprawa, którą chciałbym zobaczyć, to Nercio wchodzący w Roach Warren. To jest dokładnie to, co robi. Roach będą w stanie spokojnie poradzić sobie chociażby z tym pylonem, chociażby tutaj, myślę, że spokojnie także z tym pylonem. No i będzie musiał tutaj wycofać te zergingi, jeśli nie chce ich stracić. Jeden strzał, na szczęście, nie boli aż tak bardzo. No i pytanie brzmi właśnie, co zrobi Jajba? Jajba jak na razie stawia już swój drugi gaz i szczerze powiedziawszy, drugi gaz tak wcześnie po tym forge'u, gdzie buduje się dopiero Cybernetics Core i nie mamy żadnej jednostki, może nam sugerować naprawdę bardzo szybki tech. Może to być bardzo szybki Robotics Facility, może być bardzo szybki Stargate. Stargate nie sądzę, żeby to był, ze względu na to, że Nercio mógłby tutaj techować. Jajba o tym nie wie i nie sądzę, żeby w Stargate'a tutaj wchodził. Myślę, że będzie to bardziej może Robo, jeśli właśnie na coś takiego się zdecyduje. Posiada już 200 minerałów oraz 100 gazu i będzie tutaj stawiał także swojego pierwszego kanona, który tutaj będzie chyba starał się Nercio blokować. Czy zdoła zablokować? Nie, jednak nie. Jajba także chronobustuje swojego pierwszego stalkera. No i zaraz zapewne zobaczymy tutaj te pierwsze rołczyki. Dokładnie tak, karakany wyskakują tutaj ze swoimi 50 galonami kwasu. Wyskakuje jednak tutaj do przodu i zaraz zobaczymy, chyba będzie po prostu decydował się na zniszczenie tego kanona. Wycofuje tutaj jednego z tych rołczy. Bardzo dobry mikro wykonany Nercio, który nie chce stracić żadnej z tych jednostek. Bardzo, bardzo fajnie tutaj wygląda. Jajba tutaj podjeżdża probuką, która oczywiście zostaje spopielona natychmiastowo. Gdzie jest tutaj ten stalker Jajby? Dokładnie w tym miejscu. No i cóż, troszeczkę opóźnił swojego przeciwnika, ale nie aż tak bardzo. 23 drony kontra 22 probówki. Tymczasem dwa gateway'e jednak. Dwa gateway'e także posiada tutaj prawie 200 gazu. I ale jeszcze jakże duży błąd. Jajba jest na czerwonym, krytycznie na czerwonym. Po zniszczeniu tych trzech pylonów chyba nie spodziewał się tego, nie wiem za bardzo, czy może nie zauważył. Stracił tutaj te 300 minerałów. I nagle jest tragicznie tutaj na czerwonym. 27 jedynie na 18. No według mnie bardzo duży błąd w tym momencie. Nercio tak naprawdę jest tutaj do przodu. 39 limitu, 41 już. Szczerze powiedziawszy, Nercio wyskakuje tutaj do przodu paradoksalnie. Posiadając mniej więcej równą ilość dronów, jak na razie obaj gracze nie mogą pochwalić się większą ekonomią swojemu przeciwnikowi.
Jajba jak na razie także tutaj decyduje się na plus jeden, ale jego ekspansja w ogóle nie jest budowana i zastanawiam się, czy tutaj nie będzie decydował się na jakiś Warpgate push właśnie powiązany z tą ekspansją. Jeśli tak, musiałby zdecydować się na niego dość szybko, ponieważ Enercio w tym momencie no, jest jeszcze troszkę słabszy niż normalnie. Można by to tak powiedzieć. Nercio także posiada już tutaj swoją haczerkę morfującą się w Lera oraz dwa queeny. Bardzo dobry pomysł, żeby wybudować dwa queeny wcześniej. Dzięki temu, gdyby pojawił się tutaj Stargate, miałby tutaj pewną rękę Nercio przeciwko jednemu, dwóm Voitrejom i spokojnie tutaj bez żadnej napinki, można by tak powiedzieć, mógłby tutaj bez problemu to obronić. Jajba tymczasem chyba będzie czekał tutaj na plus jeden, trzygejtowy push plus jeden może okazać się skuteczny, ale w momencie, w którym Nercio tak dobrze poradził sobie z tym pushem i w momencie, w którym Nercio posiada także przewagę, no będzie chyba musiał tutaj troszeczkę Jajba przycisnąć, będzie musiał naprawdę pokazać dobry skill, zwłaszcza, że Nercio już decyduje się na rozłożenie creepa, posiada dwa aktywne kryptumory, chodzi mi tutaj o te kryptumory, które mogą się rozmnażać. I buduje także tutaj Spine Crawlera. Jak wygląda to jednostkowo? 8 Roachy, 2 Zeglinkota, 4 Sentry, 4 Stalkery. No tutaj siła jest po obu stronach, może powiem to w ten sposób. Tymczasem Jajba oczywiście będzie chyba decydował się na atak, ale zaraz zobaczymy, jak te force fieldy zadziałają. Według mnie nie posiada zbyt wielkiej siły, żeby tutaj zagrozić w jakiś sposób Nercio. I bardzo dobrze wycofuje się w tym momencie, podczas gdy jego Nexus jest atakowany. Oczywiście mamy już tutaj tą siłę interwencyjną. Bardzo duża ilość gazu jest w tym momencie zbierania. Stalkery oraz Sentry według mnie dobre przeciwko Roachom. Bardzo dobrze tutaj dobrał swoje jednostki. Zelot nie sądzę, żeby tutaj były zbytnio potrzebne w takiej jakiejś większej ilości, ale wymyślany jest także plus jeden armor, więc idzie tutaj do przodu, jeśli chodzi o upgrade Jajba, podczas gdy Nercio jak na razie, jeśli chodzi o ten aspekt jego gry, stoi w miejscu. Wygląda jednakże na to, że jego ekonomia jest o wiele tutaj lepsza, 37 dronów kontra 29 probów, no i mamy tutaj około 800-900 już limitu. Problem polega na tym, że Jajba tutaj także idzie do przodu, jeśli chodzi o budowę jednostek. Mam wrażenie, że mógłby tutaj troszeczkę może Nercio zeswitchować chociażby w Hydrale, ale wygląda na to, że jednak będziemy widzieć tutaj muty. Nie wiem, gdzie ten Spire się znajduje, dokładnie tutaj w cieniu tych wszystkich Overlordów, które opalają się tutaj w słońcu południowym. No i będziemy mieli 5 gate'ów. 5 gate'ów, ale jak na razie nie widać żadnego innego budynku technologicznego, co mnie bardzo martwi. Chciałbym, żeby tutaj Jajba zdecydował się na cokolwiek. Może chociażby tutaj na te Blinkstalkery, czy może raczej chociażby na Robotics Facility, który według mnie byłby także bardzo dobry. Troszeczkę tutaj tymi queenami Nercio się broni, ma ich jak na razie 3. Będzie w stanie także rzucić tutaj trochę tej transfuzji w razie ataku, więc to jest także coś in plus, jest to dodatkowe kilkadziesiąt życia. No i wygląda na to, że Nercio jak na razie bardzo spokojnie, Jajba także bez rewelacji. Czy decyduje się na robo? Dokładnie tak, w tym momencie ta robo jest budowane, więc tak jak mówię, no troszeczkę spóźniony ten budynek, właśnie w tym momencie już mamy mutaliski i chyba będzie musiał tutaj także zeswitchować. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zbudowanie Twilight Council oraz właśnie wymyślenie tych Blinkstalkerów przeciwko mutaliskom. To są bardzo dobra technologia. Oczywiście tutaj już fotonkanony są warpowane w jednej linii minerałów, w drugiej jak na razie tego nie widać, a szkoda, ponieważ ta druga linia minerałów będzie o wiele częściej atakowana. Tutaj mamy ten cliff, mutale mogą spokojnie tutaj wpaść, zadać duże obrażenia i według mnie tutaj Jajba powinien postawić kanona. Tymczasem wygląda na to, że będzie decydował się na atak, goni tą biedną królówkę, zobaczymy, czy będzie w stanie ona doczłapać się do tej linii, czy będzie w stanie doczłapała się tutaj do tej linii tych Spinecrawlerów, do swojego Zożyraf. Nie widział także chyba tutaj Jajba, że jego przeciwnik niszczył skałki, dokładnie tak, w ogóle tego jak na razie nie odkrył. No i mamy już tutaj pierwsze mutale, szczerze powiedziawszy jest ich dosyć duża ilość, dokładnie 8, tak, w tej fazie gry jest tego naprawdę dużo. Jajba w ogóle nie zdaje sobie sytuacji z tego, co się tutaj dzieje, ale ogromna ilość pylonów w tym momencie została tutaj zwarpowana. Mamy także dwa dodatkowe fotonkanony, ale czy będą one wystarczająco wcześnie? Widzi już tutaj zniszczone skałki, ale nie złapał żadnego z tych zerglingów. Duży błąd, ponieważ o tyle mniej zerglingów mogłoby tutaj postawić Nercio troszeczkę do tyłu i w tym momencie te próbówki są atakowane. Bardzo szybka reakcja Jajby, który wycofuje wszystko, co tutaj się znajduje. Także dorzuca tutaj kilka tych stalkerów. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, jedynie 8 mutalisków. Chyba trochę podpuści swojego przeciwnika, żeby podleciał po ten fotonkanon. Dokładnie w tym momencie ten fotonkanon tutaj zadaje dosyć duże obrażenia. Żaden z mutali na razie nie zginął. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić tutaj cokolwiek. Jeden mutalisk jak na razie. I szczerze powiedziawszy, tych probówek troszeczkę tutaj zginęło. Bardzo mało dopiero teraz transferuje, więc tutaj ten przychód spadł troszeczkę aż do 500 kontra 1200 momentalnie.
I tak jak mówiłem, trochę tych probówek tutaj poginęło, także creep jest tutaj już bardzo ładnie rozstawiony, tutaj rozpostarty został ten dywan. I Twilight Council, tak jak mówiłem, Jajba bardzo dobrze kontruje te mutaliski, decydując się na Blinkstalkery, według mnie naprawdę niesamowity pomysł. Mamy także Obserwera, czy jest budowane cokolwiek innego oprócz tego, wygląda na to, że nie, więc tutaj zarzucił troszeczkę pomysł tutaj może z Kolosusami, decydując się jednak na te Blinkstalki, bardzo dobry pomysł według mnie. Jajba także robi coś, co bardzo popieram, niszczy kolejne jakieś małe budynki, tutaj wyciąga pylona, nie powinien tutaj decydować się na zniszczenie chociażby tego Nexusa, ponieważ to trwało o bardzo dużą ilość czasu i po prostu byłoby zupełnie nieskuteczne. Zamiast tego po prostu decyduje się na zniszczenie jednego pylona, dwóch pylonów. W tym momencie tutaj trzy pylony zostały zniszczone w zasadzie za darmo. Jajba na czerwonym i to jest dokładnie to, co powinno się robić mutaliskami. Haras z każdej strony, denerwowanie przeciwnika, nie pozwalanie tutaj na wychodzenie z bazą, musi w tym momencie bronić się przed tym harasem Jajba i to jest dokładnie to, co powinien Nerciu według mnie tymi mutalami robić. Jak na razie nie widzę tutaj czegokolwiek innego oprócz budujących się mutali oraz zerglingów, podczas gdy wymyślany jest już tutaj blink dla stalkerów, według mnie bardzo dobra odpowiedź Jajby. Także mamy tutaj Templar Archives, które za chwilę zostaną zwarpowane. No i właśnie, Nercio jak na razie, zobaczmy limity, 142 kontra 92, Jajba straszliwie tutaj do tyłu, ekonomicznie został troszeczkę przyparty do muru, cały czas jest do tyłu, jeśli chodzi o probówki, oczywiście jego miks jednostek jest bardzo dobry według mnie, jak na razie na to, co przedstawia sobą Nercio, ale patent polega na tym, że Nercio jest tutaj bardzo mobilny, creep jest rozścielony niesamowicie dobrze, czy zostanie zniszczony tutaj, został zniszczony chyba jeden pylon, czy widzimy tutaj cokolwiek innego, ale świetnie zblinkował, uratował tego Stalkera, no i kolejny blink, w tym momencie otworzył się już tutaj, pokazał swoje karty Jajba, Nercio wie, że Blink Stalkery są już na polu bitwy i zaraz zobaczymy, w jaki sposób zareaguje na to zagrożenie, buduje także tutaj Overseera, mamy także Evolution Chamber, no i wymyślany jest także Psionic Storm oraz plus 2. Cały czas zerglingi oraz mutaliski, jedynie kilka roachików tutaj jest, tylko po to, żeby tutaj zapewne jakieś tutaj małe obrażenia zadać. No i mamy troszeczkę tutaj tego ataku. Są wyciągane kolejne Sentry. Według mnie bardzo dobry pomysł. Sentry bardzo słabe jednostki, kosztują one 100 gazu. Został zniszczony, świetny blink, ale w tym momencie Nercio przychodzi tutaj do kontrataku Jajba. Chyba troszeczkę się przeforsował, jego kolejne Stalkery padają, ale wygląda na to, że Nercio także tymi swoimi 15 mutaliskami. No, można powiedzieć, że walka była wyrównana, obaj gracze stracili trochę, zabili trochę, no i myślę, że miało to na celu takie drobne spowolnienie Protosa, podczas gdy Zerg już złapał swojego Golda, jego przychód jest naprawdę ogromny, 1700 kontra 1200, to jest bardzo, bardzo duża przewaga, limitowo także 173 kontra 110, Jajba jednakże posiada bardzo mocną armię, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie wykorzystać to, co ta armia sobą przedstawia, nie sądzę, żeby to miało miejsce, jest tutaj blink, zostały zniszczone dwa mutaliski, ale naprawdę ogromna ta watacha tych mutalisków, jeśli można to tak nazwać, wpada tutaj w tym momencie w tą linię minerałów, oczywiście są atakowane przez kanony, jedynie 3 stalkery znajdują się tutaj, czy będzie miał miejsce jakiś kontratak, nie wygląda na to, że nie jeden stalker został zniszczony i to chyba będzie na razie wszystko. Tymczasem Jajba chyba będzie starał się złapać te mutale, Nercio tymczasem bardzo mądrze, troszeczkę bardziej z lewej stara się tutaj wyskoczyć. Posiada już banele, chyba nie posiada do nich speeda, ale jest już prawie przy limicie. Centrifugal Hooks jest właśnie wymyślane, 30 zergingów w tym momencie wpada! Wpadają te zergingi, został rzucony blink, czy zostaną rzucone jakieś force fieldy? Według mnie ogromny błąd w tym momencie, te wszystkie sentry znajdują się w zasadzie z przodu. Mutaliski razem z zergingami zadają ogromne obrażenia, to może być GG. Nercio, naprawdę fantastycznie, super. Super silny, pomimo tego, że te wszystkie jednostki są tutaj za tymi force fieldami, to nadal Nercio posiada przewagę, mutuje tutaj kolejne jednostki, limit jest także po jego stronie, bardzo dobrze, te banele nie są tutaj zbyt skuteczne, ale Jajba nie posiada jeszcze tego Psionic Storma, w ogóle nie wygląda to tutaj zbyt dobrze, także zostały wysnajpowane przez mutale, te High Templary, Nercio, coraz większa przewaga, czy plus 2 zostanie zakończony, oczywiście zostanie, ale to chyba nie będzie miało większego znaczenia, podczas gdy Nercio po prostu demoluje natural swojego przeciwnika, także w menu chyba nie ma tutaj nic do gadania Jajba, który w tym momencie poddaje grę. GG 1-0 dla Nercia, który wyczekał ten moment, bardzo ładnie harasował swojego przeciwnika. No i tak właśnie się powinno grać z Zergiem. Męczyć przeciwnika, ekspować, trzymać go w bazie, nie pozwolić na wyjście do siebie.
także tutaj tą technologią bardzo ładnie, według mnie Jajba także bardzo ładnie no, skontrował te mutaliski Blinkstalkerami, także tutaj te kilka zelotów Sentry było, ale tak jak mówię, było tego za mało, a druga sprawa, no troszeczkę ta kontrola była tutaj niezbyt dobra. Dużo tych Sentry zostało zniszczonych, zanim jeszcze były w stanie rzucić force fieldy, no i okrążenie było nawet bardzo, bardzo dobre. Więc GG dla Nercio, wygrywa on grę numer 1 w tym Best of Free Aya. Oczywiście zapraszam Was na grę numer 2.